według naszych prognoz, takich sezonowych, najcieplejszym miesiącem ma być lipiec. W lipcu ma być ciepło i zdecydowanie mniej opadów jak w czerwcu. Także jeśli miałbym polecić na dzień dzisiejszy, to poleciłbym, jeśli ktoś chce wyjeżdżać, wybierać sobie urlop, to poleciłbym ten lipiec. No i potem sierpień w normie, czyli taki typowy sierpień. No i tu jeszcze mam przygotowany wrzesień. We wrześniu ma być ciepło, i ale deszczowo. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ciężko jest dogodzić każdemu, bo niektórzy czekają na te opady. Ci, którzy wybierają urlop, to by nie chcieli tych opadów, ale prawda jest taka, że niestety brakuje u nas tych opadów deszczu i zwłaszcza rolnicy czekają na ten deszcz, bo pomimo tego, że trochę pada, a zwłaszcza te opady burzowe, to one właściwie dużo nie dają, bo ten deszcz jak spadnie w takim szybkim tempie, to on od razu spływa, mało wsiąka w ziemię i ta sytuacja jest zwłaszcza na zachodzie kraju, no jest trudna, jeśli chodzi o wilgotność gleby. Czy będzie to lato cieplejsze niż w zeszłym roku? To znaczy może być takie same właściwie, może być podobne temperaturowo i właściwie, no myśmy się przyzwyczaili właściwie od pewnego czasu do takich temperatur, że powinny być w lecie 30 stopni i słonecznie, ale to nie jest typowe polskie lato, także właściwie można powiedzieć, że przed nami takie lato typowo polskie, czyli takie temperatury zróżnicowane między 20 a 28 stopni, no ten lipiec trochę cieplejszy, także podejrzewam, że może być to lato takie same, jak było w zeszłym roku.